Witam wszystkich, nazywam się Marcin Kędziak, jestem przedstawicielem handlowym firmy Agrosmart. Zajmuję się sprzedażą ciągnikowych maszyn rolniczych. Dziś odwiedziliśmy pana Michała Obórkę ze wsi Gosławice, który zakupił u nas sprzęt rolniczy. Główne maszyny to były maszyny New Holland. Gospodarstwo prowadzi z żoną od 2000. Hektarów, to jest około 10 hektarów. Nastawione jest na produkcję mleczną. Rok to 52 sztuki, do tego jałowizna. Cóż, uprawy rolnicze, no to głównie jak to na produkcję mleczną, kukurydza, użytki zielone, lucerna, zboże. To cały jest areał, który jest obsiewane gospodarstwo. No i w uprawie tych mojej roli pomagają mi właśnie traktory, bardzo zakupowe, wjazd filia Bochów. No i to jest najnowszy nabytek, w ubiegłym roku kupiony New Holland T6 160. Brasa to była wcześniej. Bez którego nie wyobrażam sobie funkcjonowania mojego gospodarstwa. No tu wiadomo, załadunek paszowóz i tak dalej, balony jest używany 3-4 razy dziennie albo i więcej. Następnym ciągnikiem jest New Holland T4. Do takich robót polowych, no wiadomo, mniejszy. Beczka asenizacyjna, trząsanie siana, grabienie. No wiadomo, jak na zapotrzebowanie mocy danej maszyny, takich się sprzętów. Są na razie bez awarii, aby tak dalej funkcjonowały w moim gospodarstwie. Uważam, że to dobry wybór, dobry wybór marki, ponieważ jeszcze parametrami nie odbiegają innym ciągnikom światowych, że tak można powiedzieć, marek, a mają osiągi wcale nie gorsze, wręcz bym powiedział. Lepsze i uważam, że przy zakupie porównywałem ceny, no to była spora różnica, przykładowo jakby się kupowało jakiś tam markowy może w porównaniu z tymi co tu są. Także oby tak dalej funkcjonowały, to uważam, że będzie dobrze. Serwis tu też Agroskład Bochów też mają dobrze zaopatrzone, czy jakieś oleje, filtry, nie ma żadnego. Jedzie się nawet, jak nie ma nieraz czasu, to na telefon przedstawiciel potrafi dowieźć. Także współpraca się układa na razie. No, oby tak dalej.